Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Ciemnym Imperium, ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten. Oraz oczywiście, jak zawsze, szlachetnie urodzony Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś przyjrzymy się ziemskim następcom Sigmara, czyli szlachcie, ze szczególnym uwzględnieniem szlachty imperialnej, chociaż pewno pojawi się tu i ówdzie ktoś niekoniecznie z Imperium. Niemniej tak, szlachta, temat długi, obszerny, z tradycjami, można by powiedzieć. Tak, chociaż no, z tą tradycją to też różnie bywa, bo szlachta szlachcie nierówna, szlachcic szlachcicowi również. Nawet jak tytuły są te same, to mogą znaczyć dwie różne rzeczy. Ja bym tutaj chyba też tak na wstępie dodał, że miejmy, tak jak słuchacie tego odcinka, w pamięci to, że kwestia nomenklatury jest strasznie tak naprawdę porozrzucana po wszystkim. To, że w samym Warhammerze to jedno, ale nawet w naszej normalnej, rzeczywistej historii różne tytuły w różnych krajach odpowiadały różnym rzeczom w różnych okresach. Więc jeżeli jeszcze do tego weźmiemy, to do Warhammera, który z tego czerpał, który był pisany przez Anglików, którzy opisywali niby cesarstwo niemieckie, a potem my jeszcze rozmawiamy o tym po polsku na podstawie polskich tłumaczeń, to proszę się za bardzo nie przywiązywać do żadnego z tytułu czy określenia, które będzie padało w tym odcinku, bo z założenia jest to po prostu niemożliwe do uporządkowania raz i na zawsze, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście możemy się nad tym zastanowić, co z czym się łączy, z czego się bierze, jakie mniej więcej były hierarchie i co mniej więcej czemu mogłoby odpowiadać. Jeżeli chodzi o szlachtę, no to mamy najprawdopodobniej w głowie jakiś obraz imperialnego szlachcica, w jakiś sposób oparty zapewne też na naszej własnej przeszłości. No i tutaj ta kwestia tej grupy społecznej, która wymyśliła sobie jakąś ideologię, która służy do tego, żeby udowadniać wszystkim innym dookoła, że jest się lepszym niż ta cała reszta, w świecie Warhammera no, również funkcjonuje. To znaczy mamy tutaj funkcjonującą legendę właśnie tego, że wszystko w Imperium pochodzi od Sigmara, szlachta jest w jakiś tam sposób, znowu wrócę do nazwy tego słynnego podręcznika drugiej edycji, dziedzicami tego Sigmara, w związku z czym jest to najlepszy możliwy porządek, jaki jest i nie należy go podważać. Natomiast to, że bycie szlachcicem niesie za sobą wiele, ale to wiele różnego rodzaju plusów w stosunku do ludzi, którzy nie są szlachetnie urodzeni, nie zmienia to jednak faktu, że szlachcic imperialny ma również swoje obowiązki. No i przede wszystkim głównym obowiązkiem szlachcica imperialnego jest a. podtrzymywanie całego tego ustroju, a b. jest walka. To znaczy szlachcic jest tym szlachcicem imperialnym przede wszystkim dlatego, że jest zobowiązany do ochrony imperium przed zagrożeniami, czy to zewnętrznymi, jakiś najazd, czy to powiedzmy wewnętrznymi w postaci jakichś tam orków w lasach i tak dalej, tego typu rzeczy. W związku z czym szlachta ma obowiązek, jeżeli jest sobie jakiś pan na włościach, to ten pan ma obowiązek w czasie wojny wystawić swoich poddanych, wyekwipować ich w jakąś tam broń, wyćwiczyć ich, oddać do dyspozycji wyżej postawionych od siebie i na czele tego małego oddziału ze swojej wioski i okolic walczyć w ramach armii, czy to imperialnej, czy to armii prowincji, w zależności od sytuacji. Więc no, jest to główne ich zadanie, od którego się oczywiście wykupują, jak tylko mogą. To znaczy, jeżeli pojawia się możliwość, żeby na przykład wynająć do tego celu jakichś tam najemników, a jego feudalny zwierzchnik nie ma nic przeciwko, no to stara się to robić, no bo lepiej, żeby ludzie, którzy płacą i płaczą przy okazji z tego powodu czynsz temu szlachcicowi za korzystanie z jego tam majątków, jego ziemi, domów, które na tej ziemi są postawione, lepiej, żeby pracowali i zarabiali na to wszystko, a nie tracili czas na bojach i innego rodzaju przygodach, skoro można do tego wynająć najemników czy innych właśnie poszukiwaczy przygód. No, natomiast jeśli chodzi o sam system ten feudalny, który funkcjonuje w Imperium, no to tak jak wspominałeś wcześniej, w zależności od tego, jaka to jest prowincja, gdzie to jest, no i w jakim czasie to było, będzie to zapewne wyglądało troszeczkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o taki model tego, jakby to mogło funkcjonować, no to mamy Reikland, który jest dość dobrze opisany w tym zakresie, no i ponieważ jest jedną z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie i społecznie prowincji Imperium, w związku z tym można założyć, myślę, że tutaj będzie tych instytucji stanowych
szlacheckich najwięcej, a w innych prowincjach prawdopodobnie będą mniej rozwinięte, albo dana nie będzie istniała. Coś w ten deseń. To może być taki, wiesz, im bardziej na wschód, tym to będzie prostsze i mniej skomplikowane, tak mi się wydaje. No ale wiesz, no nie ma dokładnie opisanego tego, jak dokładnie funkcjonuje Ostermark i ta liga, jak, wiesz o co chodzi. Nie ma tego dokładnie opisanego dla każdej z prowincji, więc tutaj myślę, że można by przyjąć takie założenia. Tak, że na wschód to tylko psy szczekają nie z tej strony, co powinny. Nie no, na wschód to jest cywilizacja, nie wiem czy... Tak. No dokładnie. W każdym razie, jeśli chodzi o Rejkland, no to całe prawo w Rejklandzie, tak, zresztą w każdej innej prowincji, pochodzi od władcy Rejklandu. W przypadku Rejklandu jest to książę Rejklandu. I książę Rejklandu ma swoich tych głównych poddanych. Są to tak zwane Rejkland Estates. To są te największe majątki. Szlachta, która administruje tymi Rejkland Estate, to jest najwyższa arystokracja Rejklandu. Najwyższa arystokracja Rejklandu zbiera się w tak zwanym Rejkland Diet, czyli po naszemu byłby to sejm stanowy Rejklandu. No i bardzo często się zdarza, że władza tego księcia jest no jednak ograniczana właśnie przez wpływy tej arystokracji obradującej w sejmie stanowym Rejklandu. Jest wiele rzeczy, które teoretycznie władca Rejklandu może zrobić, no ale potrzebuje do tego zgody właśnie sejmu stanowego Rejklandu. Każda z postaci, każdy z tych arystokratów, który ma to dziedziczne miejsce w Rejkland Diet, ma też obowiązek wystawić co najmniej jeden regiment wojska do armii Rejklandu całego. Co najmniej jeden. Więc tam Karoburg Greatswords, jeśli jest taki regiment, no to możemy wnioskować, że w Karoburgu jest taki Rejkland Estate, który i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych Rejkland Estate ma swoją własną strukturę wewnętrzną i dzieli się na mniejsze jednostki, które zarządzane są znowu przez szlachtę podległą arystokracji skupionej w Rejkland Estate. Tak, no tutaj też takie, wiesz, jednak istotne przypomnienie systemu feudalnego, że o ile te wszystkie okrzyki za imperium, za imperatora i za króla Franca to fajnie brzmi, pasuje na banery, na figurkach i ładnie nam się kojarzy, no to jednak trzeba pamiętać, że z tamtejszej perspektywy, no to nie służy się cesarzowi czy komuś tam, tylko służy się swojemu panu, prawda? I to tak od samego dołu idzie się wyżej, ci na samym dole służą swojemu panu, ten pan służy większemu panu, ten pan nad nimi większemu panu i tak to idzie do cesarza i oczywiście jak jest wielka wojna, inwazja chaosu czy coś takiego, to te okrzyki są za cesarza i imperium, okej, okay, niech będzie. Ale w większości tych potyczek, które się dzieją, zresztą bądźmy szczerzy, często pomiędzy poszczególnymi szlachcicami na różnych poziomach, czy to właśnie na jakichś tam poziomach, nie wiem, pomniejszych włości ziemskich, jakichś baronii i podobnych rzeczy, po same prowincje elektorskie, no to jak Nuln idzie się, ma jakąś niesnaskę o rzeczkę, potok i kawałek miedzy za tym potokiem z Talabeklandem czy czymś, no to nie walczą za imperatora, tylko walczą z, powiedzmy, księżną elektorkę, a pewnie jeszcze bardziej za swojego pana szlachetnego Feyfrauhera czy jakiegoś tam innego. I tak to wygląda. No i rzeczywiście nie ma równowagi władzy w tym, że wiadomo, im wyżej w hierarchii, tym ktoś może więcej, oczywiście jak najbardziej, no ale z drugiej strony ci na dole swoją masą w jakiś sposób go trzymają czy ograniczają, w każdym razie trzeba jakoś zadbać o te ich interesy, jak w jakiś sposób je de facto obsługiwać. Tak jak imperator nie może sobie robić co tylko chce i kiedy mu przyjdzie do głowy pomysł, bo nikt go po prostu nie będzie słuchał i z jego imperatorstwa nic nie zostanie. Tak to samo idzie na tych szczeblach w dół, prawda? Wiadomo, że jakiś tam szlachcic, który zarządza innymi, ma jakieś tam swoje włości i tak dalej, może też liczyć w pewnych sytuacjach na jakieś wsparcie z góry. Zazwyczaj musi za nie coś zaoferować też, bądźmy szczerzy, tak na dobrą sprawę, bo nie po to masz swojego wasala, żeby mu pomagać, tylko po to, żeby on tobie służył, a nie na odwrót. No ale to właśnie różnie na tej drabince będzie wyglądało. Ale wiesz, też nie możesz się całkowicie wypiąć na jego interesy, no bo jeżeli całkowicie wypniesz się na interesy swojego wasala, no to zacznie szukać wymówek, żeby służyć ci jak najmniej, tylko jest to dopuszczalne i akceptowalne. Tak, tak, to takie właśnie takie, no, no
typowo ręka rękę myje. Zarządza zasobami, w sensie pies może szczekać w budzie, jak deszcz pada, jest mu zimno i to można przeboleć, jak to jest taki pies łańcuchowy i ktoś ma takie podejście, ale ostatecznie rzecz biorąc, tego psa trzeba też nakarmić, bo jest potrzebne, tak? To mniej więcej w ten sposób działa i okej, no nie chce ci się tam biegać za problemami wasala, a tym bardziej ułożyć pieniędzy armii na to, żeby je rozwiązywać, no ale nie można pozwolić na to, żeby tracić tych wasali, no bo wtedy się traci część swojej władzy, potęgi, siły, pieniędzy, przychodów, wszystkiego, nie? Więc to działa troszeczkę właśnie, no, wuj na słup. No i oczywiście, jeżeli zbierze się iluś tam wasali, którzy tam reprezentują, nie wiem, czy to okolice, czy prowincje, czy cokolwiek, i oni się czegoś domagają, no, im się tego nie daje, to ciężko od nich wymóc, żeby robili coś innego i, prawda, jest gdzieś tam właśnie jakieś dogadywanie się, kupczenie tytułami, przywilejami i podobnymi. No i oczywiście pamiętajmy, że o ile różne tam obowiązki, przywileje i przysięgi mogą brzmieć tak, że mają służyć czy to imperium, czy to prowincji, czy danemu domowi, no to prawda też jest taka, że ostatecznie rzecz biorąc wchodzi czysta prywata i to jest na tej zasadzie, no dobra, ja tutaj nie pomogę wam tych rodowych dóbr chronić, ale za to dla ciebie bezpośrednio mam tutaj taką piękny złotem mieszek wypchany, więc wiesz, ty nie będziesz robił dużych problemów, ja powiem, że się nie dało, jakoś to będzie. Coś tam spalą, no ale to nie twój problem, bo to tylko chłopów popalał i tego kuzyna, co go i tak nie lubisz. Ten odcinek sponsorowany jest przez was, naszych patronów. W majowym konkursie do wygrania najnowszy podręcznik do czwartej edycji, czyli trzecia część niezbędnika wewnętrznego wroga, a w nim m.in. bohaterowie z Middenheim, sigmarycka herezja, przyczyny ulrykańskiego celibatu i wiele innych informacji o mieście Białego Wilka. Zatem jeżeli chcecie wesprzeć to, co robimy i otrzymać szansę na wygranie jednej z kopii tego podręcznika, zapraszamy na nasz Patronite. Tyle z autopromocji i teraz wracamy do odcinka. No, a kiedy już wspominasz o tytułach i sprzedaży tych tytułów, no to akurat w Rejklandzie nie jest to wcale takie proste. To znaczy, jeśli chodzi o szlachtę imperialną, wyróżniamy dwa rodzaje tej szlachty. Mianowicie mówimy o tytułach dziedzicznych i o tytułach niedziedzicznych. Więc jak można się łatwo domyślić, niższym poziomem tego wszystkiego są te tytuły, które są niedziedziczne. To znaczy, jesteś mianowany szlachcicem, no, ale twoje dzieci tego tytułu po tobie nie odziedziczą. No i co ciekawe, takie tytuły mogą na pewno już nadawać na swoich włościach szlachta od dziedzicznego tytułu barona wzwyż. Więc praktycznie każdy szlachcic, ten taki porządny już, który ma już coś, może w swoich własnych włościach ustanowić jakiegoś właśnie kasztelana, czy jakiegoś, pojawia się określenie warden, jako właśnie ten jeden z najniższych tytułów szlacheckich tutaj w Warhammerze. No i oni po prostu tam są, zarządzają jakąś jedną wieżą strażniczą, czy jakąś wioską, tego typu rzeczy. No i teraz tak, jeżeli chciałoby się pójść wyżej i jakoś awansować, otrzymać jakiś lepszy tytuł szlachecki, no to żeby stworzyć nowy tytuł szlachecki, który będzie dziedziczny, no to tutaj już potrzebujesz zgody księcia Rejklandu oraz poparcia w Rejkland Diet, czyli w rejklandzkim sejmie stanowym, więc stworzenie takiego nowego tytułu tylko i wyłącznie dla naszej postaci może być wyzwaniem, o, tak to powiem, i dobrym tematem na w ogóle całą sesję. Jak nie kampania. Jak nie kampania, dokładnie. I teraz tak, bardzo często pojawiają się różnego rodzaju kwestie, jak właściwie wyglądają te tytuły szlacheckie Imperium w Warhammerze. To nigdzie nie jest tak naprawdę rozpisane w jeden autorytatywny sposób. Natomiast jeżeli posiłkować by się tym, co funkcjonowało w Rzeszy, powiedzmy pod koniec jej istnienia, czyli tam w XVII-XVIII wiek, przed rozwiązaniem tam przez Napoleona, nieważne, to można by tutaj stworzyć taką jakby tabelkę dziedzicznych tytułów szlacheckich, z których najniższe byłyby takie proste, jak właśnie na przykład, wiesz, predykat von przed nazwiskiem, czyli skądś tam, to znaczy, że jesteś szlachcicem, ale nie masz właściwie nic do powiedzenia, ale już jesteś szlachcicem. Funkcjonował tytuł też Ritter wtedy, albo tytuł Edler. Edler to był taki, no taki tytuł, ten właśnie jeden z najniższych tytułów szlacheckich, był Edler von i nazwa miejsca. Więc na przykład Edler von Aldorf, na przykład, tam nie wiem, Hans Roch, Edler von Aldorf.
tak by to funkcjonowało. Ale to była ta najniższa klasa, to była szlachta, która no, była szlachtą, ale no, za tym nie szło dużo, nie mogli dużo. To generalnie ważne było mieć i tytuł, i pieniądze. Do tego dodajmy, że pewnie najbardziej uważali pośród zwykłych ludzi, że mogą najwięcej, bo wiadomo, że każdy, kto jest na dole swojej drabinki, jak patrzy na tę drabinkę, która jest jeszcze niżej, to się w ogóle czuje, że jest rewelacyjny i o ile wyżej, to on nie jest, prawda? No pewno tak. Chociaż wiesz, jak sam wspomniałeś na samym początku, różnie było w różnych czasach, w różnych miejscach, więc na tym były już te wyższe tytuły szlacheckie, w tym niemieckiej sferze. One były takie, był Freiherr albo Freiherrin i to był po polsku baron, to był najniższy z tych wyższych. Potem był Graf albo Grafin i to jest odpowiednik hrabiego po polsku. Potem był Fürst albo Fürstin, to jest książę. I potem mamy drugi tytuł książęcy, ale wyższy książęcy, czyli to był Herzog albo Herzogin. Czyli to był, no, Metternich był Fürst, ale jego szef, arcyksiąże, już był archerzog. W Warhammerze Herzog zapewne byłby poziomem władców całych prowincji. To jest taki książę, który zarządza naprawdę wielkimi majątkami, wielkimi rzeczami. I teraz tak, do tego wszystkiego jeszcze wchodzi coś takiego jak marchie, bo nadawane były normalne ziemie w lenno jakieś, ale jeszcze były marchie. Marchie to były takie ziemie, które były ustanawiane przy granicach i ta marchia miała mieć takie przede wszystkim funkcję obronną. Często było tak, że marchią zarządzał graf, czyli właśnie hrabia, ale żeby wiadomo było, że jest z marchii, a nie jest po prostu hrabiem, to dodawano markgraf. I bardzo często tych grafów to dorzucano w niemieckim kontekście do wielu, ale to wielu rzeczy. Więc funkcjonował markgraf, funkcjonował landgraf, bo dostawał ziemię bezpośrednio od cesarza. Ten graf, który dostał ziemię bezpośrednio od cesarza, to był landgraf. Był coś takiego jak Pfalzgraf, czyli graf, który zarządzał palatynatem. To był Pfalzgraf. Był tytuł Rheingrafa, czyli facet, który zajmował się utrzymaniem i pilnowaniem dobrych przepraw na Renie. Na warunki Warhammera można by to przerzucić spokojnie na Reichgrafa, czyli kogoś, kto ma pilnować, żeby były dobre przeprawy na Reichu, bo czemu by właściwie nie? Jeżeli ktoś dostawał Zamek Królewski, to dostawał tytuł Burggrafa, czyli Burgrabiego po polsku. Jeżeli ktoś był synem takiego hrabiego, to czasami dostawał tytuł Wicegrafa. Więc tutaj jest cała masa tego typu dodatków i czasami się można spotkać w Warhammerze, że ktoś jest właśnie markgrafem. Zdaje się, że w tej przygodzie, co jest impreza, władca Obersrejku, tam masz cały katalog różnego rodzaju właśnie i chyba pojawia się markgraf, pojawia się ktoś tam. No, jeśli mówimy o Reichlandzie, to też musimy powiedzieć o tytule arcy, który w naszej historii był wzięty z, no tak, powiedzmy, od czapy tytułem wymyślonym sobie na podstawie sfałszowanego przywileju przez Habsburgów, bo chcieli być bardziej, no ale się przyjęło. I w Warhammerze tak samo, mamy arcyksięcia von Walfen, więc ten tytuł również w jakiś tam sposób funkcjonuje. Więc niby podział na proste cztery jakieś takie poziomy, ale w ramach tych poziomów dodatków do tego wszystkiego jest bardzo dużo, a ustalenie w naszej prawdziwej historii tego, który z nich w danej chwili miał być ważniejszy lub mniej ważny, no nie było łatwe, no i zapewne było powodem do wielu zatargów, wielu gierek, kto zostanie wyczytany wcześniej i tak dalej. I myślę, że możemy po prostu z tego czerpać garściami. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że właśnie tu mówisz o Rzeszy Niemieckiej. W Anglii to na przykład też działało inaczej, bo oni mieli swoje wpływy trochę z Francji, trochę wpływów normańskich i te tytuły też się zmieniały. Były na przykład tytuły zapożyczane od innych, tak jak na przykład tytuł znany Earl, czyli coś, co jest de facto hrabim, wyszło od skandynawskich jarlów, od wodzów wikingów, którzy mieli swój tytuł jarla i to się jakoś przyjęło przez te wszystkie normańskie wpływy w Anglii właśnie jako earl, tak przeszło do języka. Więc w zasadzie moglibyśmy to zastosować gdzieś w Nordlandzie na przykład, gdzie wiemy, że pojawiali się osadnicy norsmeńscy i tam te wpływy też się mieszają. Tak, jak najbardziej. Do tego oczywiście mieli tych swoich viceroy i jeszcze inne wersje, więc plus jest taki, że podręczniki Warhammera same mówią, że z tymi tytułami to jest ogromny bałagan i właśnie to, kto nad kim, pod kim, to wszystko zależy i można to sobie, powiedzmy, z perspektywy EMG niemalże dowolnie ustawiać, bo można mieć bardzo niby
godnie brzmiący długi tytuł, który tak naprawdę niewiele znaczy, a można mieć jakiś zwykły, prosty tytuł i kawał ziemi, dużą armię i podobne rzeczy. Z ciekawostek, tak a propos tego jeszcze dzielenia szlachty, trafiłem na fajne informacje, tylko teraz, bo to miałam anglojęzyczne, więc... Nie masz na myśli gilotyny? Nie, akurat nie o gilotynę. Tylko jak będę to... Nie twierdzę, że moje nazewnictwo polskie tutaj będzie słuszne, więc to w kontekście historycznym proszę tego nie rozpatrywać, bo ja też wiem, że wiecie, w takich fanowskich materiałach o historii się tylko powiela błędy, więc mówię, ja to chcę powiedzieć w kontekście, co można robić z rzeczami na sesję do RPG-ów, a nie jak to wyglądało w historii i dlaczego. W każdym razie po angielsku mamy, prawda, rozróżnienie na szlachtę jako nobleman i aristocracy. I jeden i drugi termin brały się ponoć z różnych jakby powodów, z różnych źródeł, gdzie jedni to byli ci, którzy dostąpili tytułu szlacheckiego poprzez to, że zasłużyli się na polach bitew i tam przyznana im była ziemia, zostali wyniesieni do tego statusu i mieli ten swój noble title, który mogli przekazywać dalej. Podczas gdy drudzy to tak naprawdę wywodzili się z dworu i z tych wszystkich funkcji, które na dworze się piastuje, prawda, skarbników, podczaszych, tego typu rzeczy i oczywiście wszelkiej maści rozmaite tarcia na tych liniach właśnie, kto był nobul, kto był z kolei w arystokracji, kto albo czyi przodkowie zasłużyli się na polach bitew, a czy nie, tylko po prostu mieli pieniądze czy układy, to jak najbardziej w to wchodziło. Do tego oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Warhammer już też osadza się społecznie w tym czasie, że są biedni szlachcice i bogaci kupcy, którzy mają plebejskie pochodzenia. No i mamy te, prawda, sytuacje znane z lalki, gdzie jedni patrzą na drugich z góry, ale wciąż chcieliby mieć ich pieniądze. Oczywiście sami szlachcice, przepraszam, sami kupcy, jak ich na to stać, to bardzo chętnie sobie tam dopiszą życiorysy, drzewa genealogiczne i dokupią tytuły, co według tego, co zażądają podręczniki, jest bardzo jakby popularne i dzieje się. Wiadomo, że to nie każdy kupiony tytuł będzie... ważny i będzie robił wrażenie na innych szlachcicach, ale nie musi robić też wrażenia na innych szlachcicach. Wystarczy, że robi dobre wrażenie w kantorach handlowych, albo jak się przyjmuje poselstwa, albo coś takiego. Jeśli chodzi o Warhammera, to każdy sobie może zamówić herb, bo zajmują się, wiesz, robieniem tych herbów zajmuje się New College of Heraldry w Waldorfie. Problem polega na tym, że zamówiony u nich herb jeszcze nic nie znaczy, dopóki nie zostanie wpisany do spisu prawdziwych herbów trzymanych w starym koleżu heraldyki w Waldorfie. No a to wcale nie jest takie proste, no i łączy się również z załatwieniem sobie nobilitacji, której, tak jak mówiliśmy, w przypadku Reiklandu nie jest wcale proste, bo chciałbyś, żeby ten tytuł był dziedziczny, więc musisz załatwić zgodę całego sejmu stanowego i tak dalej i tym podobne. Ale zamówić sobie herb może każdy. No tak, z drugiej strony, wiesz, wystarczy, że znasz właściwe osoby i jak coś tam przepychają, to ktoś tam cię dopisze piórem na skraju, wiesz, tego dokumentu, że a poza tym jeszcze przypisujemy taki, a taki tytuł temu, a temu, dziękuję, nie? Nieważne, no, jest na pergaminie, jest pieczęć złożona i przeszło, bo rzeczy niemożliwe w pewnych sytuacjach załatwia się od ręki, ale jest jeszcze jedna linia podziału, która przebiega jakby powiedzmy przez szlachtę i to jest również tak na dobrą sprawę wiek domu, czy rodziny, czy czegoś takiego, bo jakiego tytułu ci nie dadzą, nawet jeżeli dostaniesz od ręki tytuł księcia elektorskiego ze wszystkimi związanymi z tym benefitami, to szlachcice, którzy mają te swoje drzewa genealogiczne, które im sięgają do samego Sigmara, i tak nie będą na siebie patrzyli jak na równego. Nie? Nawet jak masz taką samą armię albo większą, to po prostu będą na to patrzyli inaczej, więc trzeba pamiętać, że ta szlachta, no, rzeczywiście jest podzielona na mnóstwo różnych sposobów, czy to właśnie na poziomach samych tytułów, czy na to, skąd się te tytuły wzięły, czy jak długo się je posiada, jakie oczywiście zatem dobra ziemskie, majątki, obowiązki, pełnione służby i tak dalej leżą. I to w zasadzie od nas zależy, co na której sesji chcemy podkreślać, co zauważyć. I trzeba przyznać, że ostatecznie to mechanicznie czwarta edycja bardzo zgrabnie sobie z tym radzi, bo szlachectwo de facto jest tylko takim jednym talentem, który niby daje jakieś bonusy,
ale samo w sobie nie przesądza o niczym. Wiadomo, że niby jest, jak się tam w to wgłębiamy, inne podejście do prawa, inaczej niby ludzie na siebie będą patrzyli, ale wszystko inne jest ważne, a samo szlachectwo to może troszeczkę dodać gdzieś tu czy tam, ale niczego samo w sobie nie załatwi, prawda, bo bogaty kupiec z wpływami wciąż będzie ważniejszy, więcej osób się będzie liczyło z nim niż z biednym szlachcicem. I tyle, bo tak się robi interesy. I może w świetle prawa i w tego, co jest wpisane w kronikach, można by powiedzieć, że no to inaczej to wygląda, ale no życie życiem, prawda? Praktyka praktyką. Nie zapominaj o tym, że wiesz, mamy też w Warhammerze funkcjonujące odpowiedniki rodów królewskich, to znaczy samych rodzin wszelkiego rodzaju książąt, elektorów, ale również skoligacone z nimi rodziny, które na przykład w przeszłości naprawdę władały jakimiś królestwami, które później weszły w skład imperium, na przykład w czasach trzech cesarzy, na przykład południowy Rejkland miał 3 różne królestwa w tamtych okolicach były i oni wszyscy się uważają, że oni są z tej królewskiej krwi i oni są godni tego, żeby może ewentualnie w przyszłości startować na pozycję cesarską, nie? Więc to jest zupełnie inne podejście, jeżeli masz taki ród, który ma tradycję kilkusetletnią, 1000 lat na przykład w przeszłość sięga, no a ktoś, kto jest w drugim pokoleniu dopiero co, właściwie noworyszem takim. Tak, to tak z pieniędzmi, bo są bogaci ludzie z urodzenia i są nowobogaccy. Jedni, drudzy się średnio mieszają, chyba że trzeba, no po prostu. Tak, ale to jest chyba już temat na inny odcinek. To prawda, chociaż też bym jeszcze tak dodał, że jak patrzymy na te timeline'y, prawda, umieszczone w podręcznikach do RPG-a, co się kiedy działo, to przy różnych takich wielkich wydarzeniach typu czas trzech cesarzy, imperatowa Margrita i tak dalej, mamy napisane, że wtedy generalnie no, nikt się tym nie przejmował, tytuły sprzedawano i rozkupywano jak się chciało, tworzono nowe, zmieniano stare i kombinowano jak jasna cholera. Więc naprawdę nie ma też problemu, żeby na sesjach wymyślać rzeczy w stylu, że ktoś z tego bogatego, ważnego, szlacheckiego domu tak naprawdę okazuje się, że 300 lat wcześniej wywoił się z kupieckiej rodziny albo nawet bez mała chłopskiej, która w jakiś sposób się dorobiła albo zasłużyła na wojnie i ten tytuł tak na dobrą sprawę to ostatecznie nigdy nie został potwierdzony, ten herb nigdy nie przeszedł i że tak de facto to oni tych 300 iluś tam lat wcale nie są tymi szlachcicami. I to mówię, śmiało można próbować takie rzeczy robić na sesjach i to się jak najbardziej trzyma tego całego harmidru, który w tym wszystkim jest, czyli tego całego wspaniałego chaosu, bo jeżeli chaos w czymś zwyciężył, to jestem pewien, że kwestia tytułów szlacheckich i hierarchii jest tutaj niewątpliwym sukcesem samego Cincha. Ach jo, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zgłosić Rupertę na Inkwizycję, a z wami się pożegnać, zaprosić na naszego Discorda, na którym możemy kontynuować tę rozmowę. Oraz oczywiście, jak niby nie wspieramy kupczenia tytułami, to jeżeli macie taką ochotę, możecie wstąpić w szeregi naszych patronów i za niewielką miesięczną kwotę wybrać sobie tytuł, który wam pasuje z danego progu i taki chętnie wam odstąpimy. Dokładnie tak, a przy okazji w tym miesiącu jest szansa na wygranie podręcznika, więc warto spróbować. A my co? My się z wami żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dokładnie, a tymczasem wracamy na rady, obrady, sejmy i uczty, miejmy nadzieję. Trzymajcie się, cześć.